Michał Cichy, MMA.pl, a ze mną Jakub Tyś-Henke po Punchdown 4. Jak pierwsze wrażenia po evencie? Mam nadzieję, że się podobało. No, jako organizator nie zawsze wszystkie pojedynki mam przyjemność widzieć. Widziałem na pewno najcięższy knockout z bardzo bliska, będąc pod sceną. No, był to na pewno najcięższy knockout gali jej. Jak nie najcięższy w ogóle w naszej organizacji, jaki był. No, Marek tutaj trafił niesamowicie. Adam zaczął aż go telepać. Przez chwilę się wystraszyliśmy, ale po chwili doszedł do siebie. Z Adamem jest wszystko ok. Jest tu nawet z nami obok, rozmawia, także cieszę się, że jest cały i zdrów. No, to jest na pewno pojedynek, który mi utkwił bardzo długo w pamięci, ten widok. To bardzo fajny finał. Nasi niskorośli, Big Jack i Ćwiartson, też bardzo fajny pojedynek. Jedyny na 5 rund traktowany z wszystkich super fightów, także chłopaki tutaj pokazali mega jaja i charakter, także szacunek dla nich na pewno za to. No i dużo bardzo fajnych pojedynków, ciekawych mi się wydaje, bo mieliśmy ludzi wysportowanych, było widać różnice, na pewno zwężenie stołu, tak jak mówiliśmy, że wpłynie na pewno na ilość tych takich knockoutów, mocnych uderzeń, ciężkich rund, no i tak było. Pytałem cię, jak rozmawialiśmy prywatnie, o faworyta tego turnieju, mówisz, że nie chcesz nikogo faworyzować. Czy możesz teraz powiedzieć, kogo faworyzowałeś i czy to się spełniło? Dla mnie jednym z faworytów z tych zawodników, którzy już któryś raz startowali, był na pewno Max. Dostał się do finału, no tutaj kos 6, bezapelacyjnie wygrał. Mówię, siedząc pod sceną, werdykt bonusa z Żuromem był dla mnie też, bardziej bym obstawiał na bonusa. Niestety nie zdążyłem bonusa zatrzymać, chciałem też, żeby sędziowie wyjaśnili, zrobił to Mati. Też teraz po evencie zapytałem sędziów, pokazali mi karty. Chciałbym też, żebyście ich wzięli na wywiad, pokażę wam karty punktowe. Bo mówię, z mojej perspektywy, jak ja siedziałem pod sceną i za plecami bonusa to widziałem, to miałem wrażenie, że bonus wygrał. No ale jak rozmawiałem z sędziami, pokazali mi karty punktowe, minimalnie wygrał Żurom. Obydwoje dostali po innych punktach i tam niewielka różnica była, bardzo wyrównany też pojedynek. Myślę, że też ciężko mimo wszystko punktować taki sport jak slap fighting, bo tak naprawdę nie ma reguł jakichś, sami je wymyślacie teraz powoli. Nie, no wiesz, no, sędziowie tworzą reguły, oni to stworzyli, oni sędziują i się na tym najlepiej znają, więc decyzja należy do nich. Nikt z nas nie ingeruje, ani nigdy nie będzie ingerował, to oni są od tego, oni są od werdyktów, oni tworzą zasady i ich starają się przestrzegać najlepiej jak się da. Mają powtórki. Zapewniliśmy wszystko, co jest potrzebne i tyle. Powiem ci, że mocno mnie zaskoczyła Monika, czyli Waldek. Właśnie, o ty dobrze mi przypomniałeś. To był Monika? Coś niesamowitego. Wiedziałem, że jest mocna, bo galę, którą mieliśmy robić w listopadzie, którą musieliśmy przełożyć na marzec, to właśnie Monika miała walczyć. Też tam w jednej z walk wieczoru. Był problem z przeciwniczką dla niej, każda się bała i jak kręciłem... Nie dziwię się. No ja też nie. Po tym, co sam bym się bał. Mieliśmy dzień zdjęciowy i mamy ten UFC trackera, który mierzy tą siłę uderzenia i Monika wtedy z tam zawodnikami turniejowymi miała siłę uderzenia jedną z największych, tam była chyba szósta czy siódma, że ona wyprzedziła ilość zawodników jeszcze turniejowych. No i dzisiaj to pokazała. Szacunek dla Aleksandry, że wytrzymała to. Aleksandra też bardzo twarda, ale Monika coś niesamowitego, więc czekajmy na Punchdown 5 i starcie Ewy Piątkowskiej z Moniką Rozmus, bo to będzie coś niesamowitego. A kiedy się możemy spodziewać Punchdownu 5? Myślę, że na jesieni będziemy obserwować sytuację, chcielibyśmy zrobić z publicznością, żeby była publiczność, kibice pod sceną. Chcielibyśmy taką zrobić galę, wrócić do tej normalności, a nie tamte chore wszystkie czasy. Już wszyscy są zmęczeni tym. Mam nadzieję, że się uda, ale jak znam życie, to tam będzie zaraz jakaś inna odmiana i będziemy dalej musieli robić studyjne wersje. Chcielibyśmy bardzo z publiką. Będziemy robić tak, żeby spróbować, może nam się uda, się wstrzelimy, najwyżej przygotujemy dwa warianty i zobaczymy jeszcze za wcześnie. Na razie musimy tutaj kurz opać, chwilę odpocząć i zabieramy się do pracy, do kolejnej gali. Zobaczymy na tej następnej gali Zalesia, bo dzisiaj tutaj go nie było. Tak, Dawida zobaczymy. Powiem, dlaczego Dawida nie ma, bo dużo osób pyta. Mieliśmy co do Dawida pewne plany, bo chcieliśmy zrobić walkę wieczoru. Właśnie Dawida z Wasylem, tylko że między galami były 2 miesiące okres czasu. Zawsze mamy gdzieś tak 3 miesiące na przygotowania na spokojnie i po prostu
bardzo szybko musieliśmy podejmować decyzję, bo trzeba było przygotować nagrania, promocje, wszystko i ograć zawodników. Musieliśmy ich wybrać i problem był taki, że Dawid bardzo mocno był obity, bardzo długo dochodził do siebie, dosłownie nam kilka tygodni i już nie mogliśmy dłużej czekać i on mówi, że nie jest w stanie, mówi, że woli odpocząć i zobaczycie Dawida, myślę, że na kolejnej gali w turnieju broniącego tytułu Kos Czesia też. Zrobimy też wszystko, żeby ściągnąć Wasyla. Wasylowi też ten termin gali też tak nie do końca pasował, więc musieliśmy z tego pojedynku zrezygnować, zastąpić go innymi, stąd też pojedynek Marka Neringa z Adamem. No i tak staraliśmy się zapełniać kartę, żeby była jak najciekawsza dla naszych widzów. Wspomniałeś o Marku, to z kim go teraz zestawić? Marka, chciałbym go zobaczyć w turnieju. Z Alesiem, z innymi chłopakami. Nie wiem, jak przyjmuje czasy, nie zdążyliśmy zobaczyć, ale bije... Jak co? Koń. Jezus, jak to hukło. Ja tylko siedziałem pod sceną, obok medyków, jak to hukło. To nie powtórzę tego, co powiedziałem, ale... Tak kulturalnie to biegnijcie szybko i zaraz za nim pobiegłem jeszcze jak zobaczyliśmy, jak Adam, wiesz, zaczął go tepać, miał full jakichś łańcuszków na szyi, więc też wiesz, pierwsze takie reakcje, wiesz, próbowaliśmy mu pomóc, ale po chwili już zaczął dochodzić do siebie na zapleczu, doszedł do siebie, no nie pamiętam momentu walki, odcięło go totalnie, no Marek idealnie trafił w punkt i jeszcze tak mocno, że no słyszałem ten huk i widziałem tylko jak padasz go złożyło i cieszę się, że Adam jest cały, zdrów, także... Wygląda to spektakularnie, ale nikomu się nic nie stało. To mnie cieszy jako organizatora, że tak naprawdę zawodnicy wrócą cali i zdrowi do domu, ewentualnie ze spuchniętymi policzkami. Dzień, dwa lód, jakieś maście i będzie dobrze. No to jest najważniejsze. I jeszcze wrócę do walki bonusa, bo Żurom to był, nie wiem nawet który rywal, miał być Krycha, wcześniej jeszcze mieli być inni rywale. Jak to wyglądało? No właśnie, nie wiem, jakieś mieliśmy fatum z tymi main eventami, z przeciwnikami dla bonusa, bo bonus no teraz ma swoją życiową formę, wydaje mi się, bo nigdy chyba tak dobrze nie wyglądał. Ciężko trenował, przygotowywał się. I początkowo miał być z Dresikiem, Norbert zrezygnował, mieliśmy później kolejnego przeciwnika, ale z racji tego, że miał gdzieś tam kontrakt podpisany z organizacją MMA pewną, która się gdzieś tam tworzy, nie mógł zawalczyć, no więc mieliśmy kolejną osobę. Kolejna osoba, też tam wyszła pewna sytuacja, nie chcę mówić kto, bo może kiedyś któraś z tych osób zawalczy. Później był Krycha, no Krycha został kontuzjowany i Żurom był piątym przeciwnikiem dla bonusa. Także no tutaj robiliśmy wszystko, żeby bonus zawalczył. Jak to bonus trochę impulsywnie działa. Rozumiem trochę jego złość, bo mówię, z mojej perspektywy też mi się wydało, że bonus, ale jak zobaczyłem karty punktowe, sędziowie mi wytłumaczyli, pokazali wszystko, no to tak jakby mają rację w pewnym sensie, no oni wiesz, oceniają to, widzą powtórki, są dosłownie wiesz, pół metra od tego. Także no ja tam w ich werdykty nie ingeruję, to oni decydują, to oni tworzą zasady, to oni się na tym znają, to oni są fachowcami w sportach walki uderzanych, czy MMA, czy jakkolwiek. Także ja jak bonus, nie wiem, czuję się pokrzywdzony, mam nadzieję, że sędziowie sensownie to wytłumaczą, chciałbym, żebyście ich też wzięli na wywiad i powiedzą wam co, jak to sędziowali, jak to punktowali, także żeby też widzowie wiedzieli, dlaczego taki werdykt. Dobra, dzięki Ptychu i czekamy na następny punchdown. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, widzowie MMA.